Program przeznaczony dla osób pełnoletnich. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Cześć, priwiet, zdrastwuj. Jesteśmy po ukraińskiej stronie. Zakupiony już żanżaczek. Wszystko musimy pozabierać, bo jesteśmy już w tak zwanej marszrutce i udajemy się do Lwowa. Yeah. Żanżak pachnie jak zwykle wyśmienicie. Żanżak, da. Mój ulubiony trunek ukraiński. No ale będzie okazja, na pewno poznamy wiele innych też trunków. Dżentelmenie, zapraszam. Proszę. Kurde, ewidentnie za mało kupiłem. Kupuję małpkę, mniejszą, większą, piję i idę do roboty. Do małpki większe, mniejsze, nie muszę kupać pół litra. Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy. No to co? Popsiuk. Zdróweczko, panie. Zobaczów, pozdrawiam. Pyk, pyk. Cieplutki, ale pyszne. To był dźwięk butelek turlających się po samochodzie. Natomiast my turlamy się powolutku i nami trzęsie tylko ze względu na to, że jedziemy po kocich łbach. Bardzo z tego tytułu się cieszę, bo po pierwsze Wrocław mi to odebrał, a pamiętam jak nie było obwodnicy Wrocławia i przejeżdżało się, trwało to 3 godziny, ale jechało się po kocich łbach. Po drugie, Poznań też mi to trochę odebrał. Pamiętam jak na Dąbrowskiego, jak jeszcze były pasy ruchu jedne dla samochodów i dla tramwajów. Teraz są osobne i teraz są wygładzone, wyligane i nie ma tego. Nie ma bruku, nie ma kocich łbów, po których nawet jeśli niekomfortowo, to bardzo przyjemnie się jeździ. Tego mi brakuje. Zobaczcie, jakie stare bimby. Jest! Jesteśmy we Lwowie, polskim, ukraińskim mieście. Lwowiacy określają siebie jako Lwowiaków. Tak samo jak Ślązacy określają się jako Ślązaków. Ja jestem dla nich Gorol, oni są Hanysy. Jesteśmy w mieście, do którego dopiero dotarłem, a już, kurczę, mi się bardzo podoba. Mimo, że jeszcze nie byłem w żadnej knajpie, w żadnym lokalu. Minąłem się tylko z paroma ludźmi. Wysiadłem z marszrutki, jest bardzo fajnie, a tam w tle dojeżdża trolejbus. O trolejbusie już gadałem. Nie wiem, czy to jest Solaris. Uwaga! Wow, rewolucja! Od ostatniego czasu mówiłem, że Solaris jest firmą poznańską. Nadal jest pod Poznaniem, natomiast sprzedana została Hiszpanom. Fachorela. Zdarza się. Więc jeśli to jest trolejbus Solarisa, to już nie tak do końca polski, ale nadal z akcentem polskim. W każdym razie dla przypomnienia, w Polsce trolejbusy jeżdżą w Gdyni, w Tychach i w Lublinie. A pierwsze trolejbusy, dla przypomnienia, były oczywiście w Poznaniu. No nie, to na pewno nie będzie Solaris. Solaris w 64 roku jeszcze nie istniał. Teraz nie tak ciepło przynajmniej. Zobaczę, pozdrawiam. Jesteśmy. Ale bardzo ładnie mówicie po polsku. Jak na Lwowiaków. Będziemy przyjechali. Niedaleko, przyjechali. Хорошо. Очень хорошо, все в порядке. No i co, w knajpie pierwszy ci podają hasło do Wi-Fi, a przypomnijmy, że tutaj na Ukrainie, jeśli przyjeżdżasz z polską kartą, to wszystko masz super drogie, bo odebranie telefonu minuta kosztuje 5 zł, nie, dzwonienie, 5 zł, odebranie 2 zł, to są jakieś te, straszne stawki. No i co, mamy po angielsku i mamy po ukraińsku menu. Mi chyba łatwiej będzie, nie wiem w jakim języku, spróbuję trochę po ukraińsku. Jak sobie nie będę radził, to będę się wspomagał angielskim. No dobra, salaty. Słuchajcie, wódka w knajpie, nie? Tutaj kosztuje 16 ich złotych, czyli to jest
Niecałe 3 złote nasze. No genialnie. 16 grywnie. Żyć nie umierę. Tak, ale ja wolę nomenklaturę, że to jest 16 ich złotych. Łatwiej mi. Zawsze taką stosuję. Tutaj moja kniga, eta moja wodeczka. Ale no kurde, no i tutaj leją. Uwaga, poznańska szkoła lania drinków. Zwracam się tutaj do pialni wódki i piwa, zwracam się tutaj do kultowej, zwracam się tutaj do was wszystkich. Tak się powinno lać. Jak tam po konferencji? Bogra, czy pielemini? Poprawne bardzo, mocno, bardzo dobre. Oczywiście tradycyjnie trochę podsłuchamy. Jesteśmy pod pomnikiem naszego wieszcza i mimo, że nie miał nic związanego, nie był związany jakoś silnie z Lwowem, to tutaj jest pomnik upamiętniający naszego wieszcza. Muszę się trochę cofnąć, żeby było go lepiej dużo widać. Płynęłem na suchego przestwór ocean. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy Burzanu. Tak czy siak, stepy akermańskie, oto nasz wieszcz, Polak, który mówił: Litwo, ojczyzna moja, natomiast jak wrócicie do odcinka Skowna, zobaczycie, że mimo, że mówił, iż Litwo, ojczyzna moja, to po litewsku nazywał się Mickiewiczołus, a podpisywał się jednak mimo wszystko jako Mickiewicz. Przy czym, umówmy się, nazwiska, które kończyły się na icz, to były nazwiska kresowe. Nie znam takich nazwisk wiele. Ej, słuchajcie, bo tutaj mamy te. Wyłączyli. A są takie spryskiwacze, które zraszacze, które spryskują ludzi siedzących tutaj, tych ludzi na zewnątrz. Podobne mamy chyba w większości polskich miast, na pewno w Poznaniu mamy. Natomiast to ich zraszanie, czy nasze zraszanie, to w Poznaniu zraszanie jest takie, że od razu je czuć. Natomiast tutaj miałem wątpliwości, czy to jest woda, czy co to jest? Czy to jest być może dym? Dopiero jak przyłożyłeś tutaj paru tak chamsko blisko, to było czuć, że to woda, a tak to nie było czuć. Dziwne, bo mi się wydaje, że te w Poznaniu bardziej nas zraszają i orzeźwiają od razu. Natomiast tak czy siak osobliwe, włączyli, a zobaczcie, jeszcze dodatkowo są tutaj szmatki symulujące niby ubranie, które po nawilżeniu oddają swoją wilgoć i niby jest chłodniej. No kurde, powiem wam, super fajne, bo trzeba przyłożyć tak blisko, żeby w ogóle cokolwiek się skraplało. Tak to w zasadzie nic do nas nie dociera. Bardzo fajne. Yeah. A tutaj Praga, to nie Praga, Praga to po ruski, po ukraiński, po polski, a normalnie Praga to jest Praha. Praha, nie matka mnie stanała. Z tym, że H w ruskim i w ukraińskim też, to jest te G. No co, mamy Amsterdam, no. Moje ukochane miasto. Tutaj na Ukrainie, szczególnie we Lwowie, łatwo się porozumiewać. Nawet jak nie gawarisz po ruski, nie gawarisz po ukraiński, no to po polski, to coś tam, niemnożko, ale się dogadasz. A tutaj ja gadałem, pani najpierw, że tam za 500, tam hrywien za ileś tam. Ja że nie, najtańszy, oczywiście kupiłem sobie, bo potrzebowałem krem z dużym filtrem i sobie kupiłem krem nawilżający, który się nazywa po ukraińsku, uwaga, nawilżający krem ochronny do twarzy. Pobieda. Tak, oczywiście, o kurde. Wiesz co? Eta pobieda. Jak wjechałeś, to jest bardzo fajne, bo pobieda, zresztą Warszawa była stylizowana. To jest tak zwana
jeśli chodzi o Warszawę, to była tak zwana babcia, bo mogła nie być ze ściętym tyłem, tylko mieć bagażnik osobno. Natomiast bardzo fajne było to, że były otwierane tylne szyby, uchylane trójkąciki, to od tej strony. I to, co mi się zawsze najbardziej podobało, miałem kiedyś koleżkę, który jeździł Warszawą, że z przodu miałeś kanapę całą, to nie były dwa siedzenia, tylko kanapa. Natomiast jak rozłożyłeś kanapę i sobie złączyłeś z tylną, no to stary, miałeś wylot osobowy. Bardzo fajny polski akcent, mówimy takie akcenty. Jest napis po polsku, książki. Kurde, no co, śpieszymy się trochę i nie mamy czasu. Jesteśmy spóźnieni tylko 15 minut, więc wyjdziemy na momencie. Ulica Szewska, podciąg się radzę z Cyrulicą. No jesteśmy pod ratuszem, wreszcie miejsce spotkań, miejsce... przesiadywań. Miejsce, w którym siemasz, gościu. O, i spotkaliśmy. Pogłosi cię, poznajmy. Siemano. Spotkaliśmy pewnego przesiadania. Siemanko, cześć. O, i co, tu siedzimy, tak? Tu jest dobre piwo? Jest bardzo najlepsze. A macie jakieś jaranie? Nie, bo mam ale powiedział, że generalnie to jest lipa, nie? No, no. Myśmy chcieli lagery. Dwa. Ja tylko w butelce. Tylko w butelce, ale jakieś takie ukraińskie, żeby były. Najlepsze ukraińskie dwa lagery. A mogę zobaczyć? Posmatrić? Mogę? A co on taki mały? Ciekie no i ciekie takie. Wy przecież buchaj tak jak my. No kurde, co to? 0,3 jak można 0,5. No dobra, no weźmiemy. Nemiro, eta gorilka, horilka, jeszcze tak do końca tego nie zweryfikowałem, bo pani jedna mówi to, pani druga mówi to. Podobno G jest nieco inne, a to nie do końca jest H. A moje pytanie się wzięło od tego, czy, że wszedłem do księgarni, zapytałem się, czy Van Gogh pisany cyrylicą to jest Van Gogh, czy to jest Van Gogh? Pani mi wytłumaczyła, że to w sumie ani jedno, ani drugie, oni mają coś pomiędzy. A na u nas gada się Van Gogh, tak samo się gada Ser Gouda, a tak naprawdę w Holandii każdy powie Van Gogh i powie Ser Gouda. Abstrahując od tego, co mówię, Nemirov, kurde, wypędzamy złe duchy, próbujemy, nie ma co tamto. Lwów! To moja laska niebieska. Gówniak się zglebił, ło, smutałkę. Kupiłem sobie piwo kraftowe. Happy Lager. Lager kraftowy, wow, kurwa. Więc już, kurwa, nie mogę jechać po tych kraftowych gównach? Mogę, kurwa, nadal jadę po waszych kraftowych gównach, kurwa. Hipsterzy. I ono się nazywa Kumpel, to jest bardzo fajne. I tutaj jest w cyrylicy, a tutaj na kapslu jest, kurde, normalnie po naszemu Kumpel. Jesteśmy we Lwowie. Zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Kurde, nasi ludzie z nadmorza. Wow, sorry gościu, sorry gościu. Słuchaj, płyta jest taka, że przerobiłem kawałki z 4P. Przedwojenne kawałki, refreny oryginalne ze zwrotami rapowymi. Gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu. Na pocztówkach sprzed 100 lat poznajesz te miejsce. Ciągle stoi stary gmach, aż się kraje serce. Ilu ludzi, tyle strat, a czas ciągle biegnie. Tak? No i rozdaję. No super. Dziękuję bardzo. Trzymaj.
Maja 4P, jakby co, kurde, bardzo ładne spotkanie we Lwowie, tylko we Lwowie. Dotrzeć tramwajami, właśnie tak, dojeżdżał na dworzec, kilka linii wzdłuż i wszerz i znajome nazwy, pomnik króla Sobieskiego był i wały hetmańskie. No powiedz, naucz mnie jak się robi bęk. Bęk robi się tak, żeby się wyświetliło i chodzi o to, żeby zrobić w tamtym kierunku, nie do mnie, no. Bo do mnie to też działa, ale trochę mniej, żeby zrobić bęk tutaj, bęk! Bęk! Ale chodzi o to, żebyś zrobił bęk tak, żeby się wyświetliło, bęk! 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 Yeah! Spellroom. Tutaj, hej! Tu. Ja tu. A to co? To ciężko, okej, dobra. Już taka kolejka, że mnie nie pogawili nawet z nikim. Ja bym się przewierdolił do baru. Tam się napił wódki. My nie musimy gijać. Przepraszam? Dobra. No dobrze, żebym dostał, ale... Proszę? Ja wiem, ale ja nie chcę sobie zarezerwować na dzisiaj. Jesteśmy w knajpie Baczewskiego, to jest kurde super knajpa. Baczewscy byli rzemieślnikami. Jeśli się nam uda, to pokażemy grób Baczewskich, bo też leżą na cmentarzu Łyczechowskim, który chcemy odwiedzić. Dlatego spojrzeliśmy i zapytaliśmy, bo tutaj są dosyć mocne rezerwacje i mamy rezerwacje na Pędziarki. Prawdopodobnie tutaj przyjdziemy. Natomiast jakbyśmy nie przyszli, to uznaliśmy, że napijemy się wódki przy barze. I czy da się tak zrobić? Owszem, da się tak zrobić. Tak. To jest to. Dobry wieczór. No super, chcieli nas. Także tak jak sądziłem, nawet jeśli nie zjemy nic, a zjemy coś w poniedziałek, bo sobie zamówiliśmy rezerwację, to tutaj napijemy się wódki Baczewskiego. Baczewski to jest znana wódka w Polsce, natomiast Baczewski był rzemieślnikiem. Oni słynęli z tego, że robią to z dosyć dużym pietyzmem. I ta wódka nie jest byle jaką wódką. To jest wódka Baczewskiego. I jak będziemy na cmentarzu Łyczechowskim, postaramy się odnaleźć i pokazać wam grób, a tymczasem postaramy się odnaleźć i napić trochę wódki ukraińskiej. Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad u grubego Joska przy ulicy Gnojnej zebrał się ferajny kwiat. Tą drogą to jest niezłe, nie? Tak nic się czekać na jedzenie, a tylko wódkę przyważę. Okej, proszę. To jest super. Właśnie tutaj wbiliśmy się na pewnego Janka, że my nie chcemy jeść, my chcemy się napić wódki przyważę. Okej, zapraszam. A tu się coś pali. Ej. To jest takie butelaczki, wszystko podpisane, ale to po ukraińsku. Da. I magia nie do picia. A ty skażysz mnie po polsku, co to? Jagoda bzuł. Da. Czarny bez. Da. Czerwona borówka. Da. Imbir. Imbir, ohydne. Kalinowa. Czarna porzeczka. Rokitnik. Bzu. I piando sosna. To jest to samo? To jest to samo? Ma być. No i co? No kurde, dostaliśmy. Czysta Baczewskiego. 4 razy. Co to jest? Czysta Baczewskiego. Czysta 4 razy. 200. No to mi się najbardziej podoba. Dobra, to już zabierz. To jest jeżdżlina. Dobra, to co wejść do chaty. Borówka, imbir. To czerwona pożyczka jest? Czarno. To jest szafranowa. O kurde. Rokitnik. I czerwona pożyczka. Trochę inny. Dobra. Naliwka. Skażij mnie.
Что это? Это наливка с ризо. Ризо. Бузуна. Albo czegoś takiego. No nie wiem, no. Rizu buzunu. O, rizu buzunu to jest moje ulubione. Moja ulubiona nalewka. No i sprawiedliwości, zadość. No dobrze. Nabijmy się. Zdrowiaczka. A, czujesz jak w 21, kiedy lipiec nie był tak sprzyjający, a gruzy waliły się nam na głowę. Już taki jestem zimny kraj i dobrze mi z tym bez ustań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań. Już taki jestem zimny drań. I dobrze mi z tym bez ustań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem zimny drań. Rędzi, ale o co chodzi? Rędzi. Nie, nie, pa tam. Pa tam do góry. O, tam o góry? Ale tam mury. Chyba mam nosa do tego. Ale co, nie ma co. A, dobra, cytrynkę sobie zjedz. Nie, bo to i tak się nie szparuje nam. Dobra, nie. Kamerzysta. Operator, nie mów kamerzysta. Mów ten gmopa. Dawaj. Nie ma jej nie do pięciu. Może to ma jakieś sens. Ej, zobaczcie, jesteśmy w Boczewskim. Nie. Ja chciałbym powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, że co byście sobie nie myśleli, to my i Ukraińcami, z Ukraińcami jesteśmy braćmi, prawda? Tak, dokładnie. Kurde, co byśmy nie czytali, nawet jak czytamy Pochówek do Arizona. Naprawdę? Ja znam to. Już to by. O, no z tryzubem. Lubicie tak Ukrainę? Sława Ukrainie! Lublię! Rdyna wolna! Ja znam swoje dzieło! Strzelać to by pula! Papala wciela wraga! Ta raga dla ciebie, mama wolna, ty pierdy na wojnę. Soldaty, nie mieli za pagami. Rozorwany rok, to granata, biały jowata, krasny jowata, nie lecie co prawda. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залечимая рана. Я солдат, а жить им никакого романа. Скажите мне, какого романа? Dobra, daj mi ten jaranie do rzek. Skażyj mnie! No już nie, to już skończyło się. No, ale co? No raczej żebyś tego otwarcia nie robił. No, dobra, ale mamy tutaj już wszystko zrobione. W razie coś, co... No ty nie z nami! Co złego? Co złego? To złego? To nie ty? Teraz jedzie, kurwa, okazuje się, że tutaj wszyscy mają, kurwa, w chuj jarania. Ale dobrze się bawimy.
witamy. Ale bardzo dobrze to zrobił. Skarży mnie! Adolf Hitler. Kawo, co jest pisane po tom, to łaszczę, że mu nie potrafili na 600 metrów stracić papierosa, nie wiem, 600 metrów. No to super, to poproszę. Chłopacy, też napijecie się 4 razy. Nie? No widzi pan, no 2 razy. Hit hitów, jednocześnie shit shitów. Wczoraj 2 razy kupiłem jaranie i 2 razy je zgubiłem. Nie wiem, kiedy ostatnio zgubiłem.